Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Zanim zacznę kazanie, chciałbym przeczytać fragment z listu do Kolosan. To będzie trzeci rozdział, a za chwilę powiem tytuł kazania. List Pawła do Kolosan, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przetyczeństwo... A to już nie, miał być tylko czwarty. Gdy Chrystus, który jest życiem naszym, okaże wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Tytuł kazania, dlaczego ja? Pozwól mi spać. No taki może nieco kontrowersyjny, aczkolwiek nie odbierajmy to, że coś chcę podkreślić tam, czy może skrytykować, nie. Tylko po prostu chcę przez ten tytuł wyświetlić niektóre myśli. Tutaj mam taką ciekawą gazetkę, taką notkę prasową, którą chciałbym przeczytać. Jak donosi nasz korespondent prasowy, z uwagi na ekspansywny rozwój sekt i małych grup religijnych oraz w ochronie wyznawców kościołów chrześcijańskich, rząd rozważa możliwość unormowania pewnych form działalności mniejszości i związków wyznaniowych w Polsce zrzeszających w swoich szeregach do 10 tysięcy wyznawców. Ten model działania zmierza do wyselekcjonowania z grona wielu kościołów, uruchomienia pewnych środków zaradczych oraz zakończenia raz na zawsze problemu sekt w Polsce. Nowe formy funkcjonowania tych jednostek zostałyby określone we wspólnym porozumieniu przygotowanym przez specjalnie powołaną komisję parlamentarną wraz z przedstawicielami związków wyznaniowych, których dotyczyłyby niniejsze zasady. Wspólnie wypracowany materiał zostanie przekazany pod głosowanie obu izbom parlamentu. Projekt dokumentu przewiduje wprowadzenie m.in. następujących zmian. Kościoły, organizacje i związki wyznaniowe nie będą kolportowały swojej literatury bezpośrednio do potencjalnych konsumentów. Dystrybucja literatury może odbywać się jedynie poprzez wyznaczone punkty księgarskie. Wszelkiego rodzaju wykłady publiczne będą mogły być przeprowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody władz samorządowych. W tym celu należy złożyć wnioski według ustalonego wzoru na 30 dni wcześniej oraz dokładny wydruk treści prowadzonych wykładów. Parafie będą funkcjonowały w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. W innych miejscowościach mogą być zorganizowane grupy domowe. Prace nad nowym projektem winny być zakończone i trafić pod obrady Sejmu pod koniec roku 2024. Zastanówmy się chwilę. To jest nieprawda. To jest fikcyjna informacja. Nie przeze mnie zmyślona, ale zapożyczona. Ale co byś zrobił w tej sytuacji? Bierzesz kolejnego dnia, otwierasz gazetę, czy gdzieś tam w telewizji, w internecie, na oficjalnych stronach rządowych, czy też podobnego rodzaju treść. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Dlaczego właśnie to? Czasami może wydawać się, że to, co nas otacza, to, co mamy, to jest taka normalka, to mi się należy, zapracowałem, to jest takie normalne, zawsze to było. Zawsze miałem możliwość głoszenia Ewangelii, jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to za tydzień. Czasami możemy nie doceniać tego, co mamy.
możliwość głoszenia Ewangelii, to, że mamy możliwość prowadzić tam wykłady, czy w zborze konkretnym, czy gdzieś tam w innych miejscach, dzielenia się tym, w co wierzę, miejscem nabożeństwa, różnego rodzaju spotkania, czy to modlitewne, jakieś diakońskie, młodzieżowe, innego rodzaju, tak? Wzajemna przyjaźń i kontakt z naszymi braćmi i siostrami. Czasami może pojawić się myśl, przecież to jest takie jakby naturalne, to było wczoraj, było rok temu i nawet 10 lat temu było, no nic nowego pod słońcem, jak mówił Salomon. Ale czyżby? W naszym życiu mijamy wielu ludzi. Nawet ktoś mija setki ludzi codziennie. A gdybyś wiedział, że jutro tej osoby nie zobaczysz, że jutro kogoś nie będzie. Tak jak brat Adam wcześniej mówił, że no dzisiaj kogoś, kogo znał, już dzisiaj go nie ma. Kiedyś był taki serial, nie oglądałem go osobiście, ale słyszałem i bardzo ciekawa treść tam była. Serial nazywa się Zdarzyło się jutro. Opowiada o perypetiach pewnego pana, który nazywa się Gary Hobson, który co rano otrzymuje gazetę z dnia jutrzejszego. Czyli dzisiaj ma informację, która będzie dotyczyła jutrzejszego dnia. I jest, znając wydarzenia z przyszłości, stara się zapobiec niektórym z nich. Ale oczywiście ma na to bardzo mało czasu, no, maksymalnie do następnego dnia. My nie mamy takiego scenariuszu, nie mamy takiej możliwości. Osoba, którą spotykamy, w ogóle kogo spotykamy na co dzień, nie możemy pomóc zmienić biegu wydarzeń. Tak jest. Jedynie, co możemy zrobić, to rozmawiać z taką osobą. Co byś powiedział takiej osobie? Co chciałbyś jej przekazać? Ja myślę, że zawsze jest o czym powiedzieć i zawsze jest o czym przekazać. Co przekazać? Dlaczego nie robię tego dzisiaj? Wiecie, to jest pytanie przede wszystkim do mnie. Bo może w apelu tego nie powiedziałem, bo tak przechodzą takie dni, kiedy na przykład tam no, bardziej... To znaczy nie idziesz gdzieś tam od domu do domu, tak? I, albo nie masz możliwości porozmawiać z ludźmi i gdy wychodzisz następnego dnia, to zawsze szatan podsunie taką myśl, że słuchaj, wszyscy już w temacie, odpuść sobie, nie musisz tak wysilać się. Albo takie zniechęcenie przychodzi. Nie, to nie ma sensu. Ale jak ruszysz z tym, zaczniesz robić. Ja rozumiem, każdy w miarę swojej możliwości, bo ktoś pracuje, ma te 8 godzin minimum, tak, nie zawsze ma możliwość wyjść, ale każdy w miarę możliwości. Gdy zaczynasz rozmawiać z taką osobą, w ogóle kontaktujesz się z ludźmi, to jest całkiem co innego. I zawsze jest co powiedzieć. W tym rozważaniu jeszcze zahaczmy takie słowo jak cywilizacja. Nie będziemy go definiowali, bo na pewno wiecie, co to oznacza w takim szerszym kontekście, ale bardzo często słyszymy ostatnio, że jesteśmy cywilizowani. Nie wiem, jak reagujecie na to słowo, jak każdy z nas reaguje, tak, z czym się kojarzy, aczkolwiek gdy słyszę słowo cywilizacja, warto wziąć ołówek i nieco posprawdzać. A więc sprawdzamy, obliczamy i rezultaty tych operacji powodują, że na dźwięk słowa cywilizacja czasami można gorzko się uśmiechnąć. Dlaczego? Co mi daje cywilizacja? Kilka godzin osłupienia wobec sensacyjnych wypraw kosmicznych. Kilka chwil emocji na myśl o praktycznym przekreśleniu odległości, na przykład, że może to zrobić bardzo za mały czas, wielką przestrzeń można pokryć.
Nieco entuzjazmu z powodu wszystkich innych głośnych zdobyczy techniki, ale dostarcza również inną informację, która mówi następująco. W arsenalach atomowych świata zdeponowano tyle broni, która jest równowarta wiele dziesiątkom tysięcy megaton trotylu. Z najskromniejszych obliczeń wynika, że przepada od 5 do 20 ton trotylu na każdego mieszkańca Ziemi. Trotyl to jest substancja, która tam służy do wybuchu, tak, do eksplozji. A więc mam prawo w prawie do 20 ton trotylu i przesyłka zostanie dostarczona do domu, gdy jakiś szaleniec, i to w pełni świadomie, zechce nacisnąć palcem odpowiedni guzik. Liczymy dalej. Eksperci uważają, że aby człowiek mógł żyć normalnie, normalnie funkcjonować, potrzebuje dziennie 2700 kalorii. 2700 kalorii codziennie potrzebuje człowiek, żeby normalnie funkcjonować. Poniżej 2000 kalorii człowiek cierpi tak zwany chroniczny głód. Dziś szacuje się, że około 60% świata cierpi, jak to określono, głód absolutny. Głód absolutny. Ponad połowa mieszkańców całego globu. I to dotyczy jak ilości, tak i jakości pożywienia. Statystyka podaje, że około 30 milionów ludzi umiera każdego roku z powodu niewystarczającej ilości pożywienia. 30 milionów co roku. Po prostu z tego, że oni nie mają co jeść, nie mają tego pożywienia, oni nie mają po prostu chleba. Nasza cywilizacja jest w stanie zapewnić ludziom kilkadziesiąt milionów megaton trotylu, jednak nie jest w stanie zagwarantować chleba powszedniego. Nie podarować każdemu człowiekowi te 2700 kalorii. Cywilizacja jest w stanie dostarczyć paczkę, która zawiera do 20 ton trotylu, o wiele więcej niż potrzeba, jednak każdego roku wysyła 30 milionom ludzi bilet z wyrokiem śmierci, śmierci głodowej. Oceniając te dane, czy można jeszcze mówić o cywilizacji? Czy nie jest to tak naprawdę jakaś podmiana pojęć po prostu? Ale chcę, byśmy zwrócili uwagę na Słowo Boże. W Ewangelii tymczasem czuje się zapach chleba. Tego chleba, który jest w stanie zapewnić wszystkie potrzeby człowieka. Bóg przez swoje słowo, przez Biblię przemawia do każdego z nas i On jest w stanie zapewnić wszystkie potrzeby człowieka. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Czytamy Ewangelię Jana 6, rozdział 35 werset. Ewangelię Jana 6, 35. Jezus mówi następne słowa. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. 5 ton trotylu i chleb, który zapewnia nam nasz Zbawiciel, nasz Pan Bóg. Może powstać pytanie, jak pomóc światu? Co ja taki mały mogę zrobić? Otwórzmy Biblię. Zachęcam, byśmy otworzyli Księgę Sędziów. 6 rozdział, gdzie opisana jest historia, że podobne rozterki miał kiedyś pewien mąż biblijny. Księga Sędziów, 6 rozdział, czytam od 12 wersetu. Sędziów 6:12. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków.
Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża. Bóg ma plan dla Gedeona i coś mu proponuje. Ten z kolei odpowiada, dyskutuje raczej. Powiedzmy, że Pan Bóg proponuje, to znaczy mówi w ten sposób, Pan z tobą, mężu waleczny, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela, ja cię posyłam, ja Bóg jestem z tobą. Bóg ma pewien plan dla Gedeona. Powiedzmy, proponuje mu taki samochód z napędem na wszystkie koła, na wszystkie cztery koła. Takie fajne auto, ale Gedeon dyskutuje i patrzy na to wszystko ze swojej perspektywy. On to widzi tak, jak... Taka ciekawa historia, mają chłopczyku, który wraz ze swoim ojcem idąc ulicą dużego miasta, gdzieś tam szli tym chodnikiem, przechodząc obok budowy, gdzie powstał kolejny wieżowiec, wysoki wieżowiec, patrząc w górę zauważyli ludzi pracujących na najwyższych piętrach budynku. No i chłopczyk pyta, tato, co ci chłopcy tam robią? No tata odpowiada, to nie są chłopcy, tylko dorośli mężczyźni. No chłopczyk gdzieś tam sobie analizuje informacje, no ale coś mu się nie zgadza i pyta, no tata, a dlaczego są tacy mali? No tata mówi, tak tylko wyglądają, bo są bardzo wysoko. No małe dziecko dalej to analizuje. No i kolejne pytania. Tata, to jak pójdą do nieba, to chyba nic z nich nie zostanie, no nie? Wiecie, to jest zabawna sytuacja, bo wiemy, jak dziecko reaguje na podobne czynniki, które jeszcze nie ma doświadczenia. Tak reaguje właśnie Gedeon. Pan Bóg wyraźnie mu mówi, coś masz zrobić, a zaczyna się dyskusja. A więc w swoim rozumowaniu Gedeon proponuje swój plan życiowy. I mówi, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego wszystko to nas spotkało? No, Panie Boże, co się dzieje? Wytłumacz najpierw, a później omówimy Twój plan. Gdzie są wszystkie te cuda, Jego cuda? Czym wybawię Izraela i dlaczego ja jestem przecież najmłodszy? Pan Bóg proponuje, masz tutaj dobre auto z dobrym napędem, możesz pozałatać wiele spraw, a on mówi, wiesz co, no parkowanie samochodu bardziej tak leży mi na duszy i to tak na 24 godziny na dobę. Pan Bóg proponuje dobry samochód. Oczywiście gdzieś tam w warunkach gór to kierowcy na pewno doceniliby takie auto, gdyż trzeba jeździć na przykład po górach. Ale Gedeon próbuje ten samochód właśnie ustawić na parkingu i znajduje masę wymówek, aby z niego nie korzystać i woli chodzić na nogach. Albo w ogóle nie chodzić. Czy czasami ja nie mam podobnego rodzaju wymówek? To mogą być różne sytuacje. Może niekoniecznie takie konkretne, jak w sytuacji Gedeona. Pewien młody chrześcijanin podsumował ludzkie nieudolne usiłowania wypełnienia Bożego planu w swoim życiu. Napisał taki list do Boga, tak, który nazwał satyrą nasenną. Młody człowiek pisze list do Boga i nazwał to satyra nasenna. Czytam. Panie, pozwól mi spać. Muszę spać. Nie budź mnie. To dobrze, że śpię. Moje zbawienie związane jest teraz ze snem. Mówi się, że Twoje drogi są nieskończone. Dlaczego więc jedna z tych dróg, ta, która dochodzi aż do mnie, nie mogła być
właśnie drogą snu. Panie, naucz mnie spać. Nie żądaj modlitwy. Wiesz dobrze, że nic już więcej nie wydobędziesz ze mnie. Mnożę słowa, na różne sposoby zamykam ci usta, nie pozwalam ci mówić. I ty musisz zaniechać twoich projektów, gdyż ja nie chcę ich słuchać. Boję się. Pozostaje ci jedyna możliwość dotarcia do mnie przez sen. Za dnia mam się na baczność, nauczyłem się bronić przed Tobą. Wiem, jak należy bronić się przed Twoją Ewangelią, przede wszystkim przed jej stronnicami, tymi najbardziej niewygodnymi. Jeżeli czasem Twoja strzała dociera aż do mnie, znajduję sposób, aby ją unieszkodliwić, zamykając w specjalnie przygotowanej szafce z przegródkami, gdzie wszystko zostaje uporządkowane, wszystko znajduje się na swoim miejscu. Każda myśl jest bez zarzutu. Nic nie może mi przeszkadzać. W nocy natomiast jestem zmuszony zaniechać obrony, zburzyć bastiony rozsądku i to jest Twój czas, Panie. Wykorzystaj go. Weź w ręce cugle, które za dnia tak głupio upieram się trzymać we własnych rękach. Podpowiedz mi rzeczy słuszne. Powiedz mi, co mam robić. W czasie snu odnów mnie. 1/3 życia spędzam śpiąc. 8 godzin snu na 24 godziny doby. Panie, to jest czas odpowiedni, aby nauczyć mnie żyć w pozostałych 2/3. Powtarzam, to jest ostatnia szansa, jaka ci została. Błagam, nie utrać jej. Nie wiem, czy bym też nie napisał takiego listu. Może nieco innej treści. Może nie taki długi. Ale są takie chwile w życiu, kiedy przychodzi to straszne pragnienie snu. No, nie nadaremnie. Jan wyraźnie apostoł napisał, że Laodycea miał taką wizję, zostało to spisane. Taka cywilizacja śpiących ludzi. Czyżby tak by musiało być? Jeszcze jeden przykład. Zapraszam, byśmy otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową, Księgę Rodzaju. Pierwsza Mojżeszowa, 19 werset, gdzie przypomnimy sobie historię Lota, gdy zostaje zabrany z Sodomy. Tak? To jest pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział, od 16 wersetu. Bóg wyprowadza Lota i rodzinę z Sodomy. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić. I wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, Panie, oto sługa Twój znalazł przychylność w oczach Twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Dostaję wiadomość od Boga, że ratuj życie swoje, nie zatrzymuj się. Bo tam jest miejsce, gdzie w danej sytuacji znajdziesz swoje schronienie. Lot ma swoją wizję, mówię: słuchaj, ale w pobliżu jest takie miasteczko, fajnie, ładne. Czemu nie? Wszystkie warunki gotowe do życia. Dobrze, niech tak będzie. Idź do tego miasta. Pan Bóg jakby proponuje Lotu, żeby jechał windą,
taką fajną, szybką windą, żeby dostał się na potrzebne piętro i ma pewien plan. Lot wyciągnięty z upadku, jest proponowany ratunek w górze, aby zachować życie. Plan Lota wygląda w ten sposób, że nie, Panie Boże, pójdę schodami, tak będzie szybciej i wygodniej. Panie, mylisz się, mam inne plany i to lepsze. Dlaczego ja? Ja chcę do Soar. I Bóg do niego odpowiada, oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Jakże dobrego i wyrozumiałego przyjaciela mamy w Bogu. Woli z nami pójść nawet okrężną drogą, aby za wszelką cenę uratować nas i doprowadzić do celu. Do celu, żeby człowiek był zbawiony. Myślicie, że inaczej było z Lotem? Nie. Fragment dalej czytamy. 30 werset, zapraszam, byśmy otworzyli. 30 werset mówi wyraźnie. Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini. Pan Bóg go zabrał z tego Soaru? Nie. Wyszedł, bo się bał. Ciekawe. Zróbmy wszystko, aby nasze plany życiowe w pełni pokrywały się z Bożymi planami. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć Boży plan. Nie wszystko jest od razu klarowne i jasne. Ja wiem, może nie każdego z nas Pan Bóg mówi, że wiesz co, masz tutaj zaraz Wisłę zostawić i na przykład przeprowadzić się do Katowic, nie wiem, tam do Niemiec, do Anglii, a może do Afryki. Ale Pan Bóg ma plan dla każdego z nas. Każdy może coś zadziałać i ma być narzędziem w ręku Pana. Zaufaj, poddaj się Jego woli i Jego prowadzeniu, a na pewno zaproponuje Ci najlepszą opcję z możliwych. Być może dzisiaj czy jutro Pan Bóg będzie stał i pukał do naszego dnia. Wiecie, ostatnio tak zastanawiałem się, bo mówię, fragment z objawienia, gdzie pisze, oto stoję u drzwi i kołaczę. Wiele może można wątków poruszyć na ten fragment, ale Pan Bóg przychodzi i kołaczy. To znaczy rozumiem, że On kołacze w tym momencie. Chociaż tak, wierzę w Pana Boga, staram się coś tam robić, być Jemu wiernym, posłuszny Jego Słowu, ale jest wyraźny tekst. Pan Bóg stoi u drzwi i kołaczy. Taki pewien sygnał do każdego z nas. Gdy Pan Jezus puka, zapuka kolejny raz. Co będziesz wtedy robił? Jaka będzie Twoja i moja reakcja? Może znajdę mnóstwo argumentów, słysząc Jego słowa. Ja Cię posyłam, idź w tej Twojej mocy i wybaw lud. Ja jestem z Tobą. Bardzo ważne słowa, bardzo ważny, ciekawy taki fragment, bo Pan Bóg mówi do Gedeona, ja Cię posyłam, idź w Twojej mocy. W Twojej mocy. Tak jak potrafisz i jak możesz, na ile Cię stać. Oczywiście to nie oznacza, żebyśmy zaniechali jakiś rozwój. Tak? Bo apostołowie na początku też nie byli apostołami, tylko zajmowali się czym innym. Ale gdy dorastamy do tego poziomu, każdy z nas w każdej chwili może coś robić i coś działać na rzecz Pana. A może mam lepszy plan dla swojego życia? Wybiorę szybką windę i dobre auto? Czy będę chciał pójść po schodach i stać w jednym miejscu? Pan Bóg wtedy też będzie z nami. On pójdzie z nami tą dłuższą drogą, aby dojść w to miejsce, w którym mogłem być o wiele, wiele wcześniej. Księga Koheleta, 12 rozdział, mówi, pierwszy werset. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się.
Dlaczego? Przecież mogę pamiętać o tym i jutro, i pojutrze, i za tydzień. Póki nie nadeszły te niedobre czasy, o których powiesz, że nie masz w nich zadowolenia. I nie wiem, czy to tak Salomon miał na myśli, że tylko chodzi o te takie już złote lata. Bo może to również dotyczyć różnych sytuacji życiowych. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, za chwilę może się zmienić. Wiecie, nam może się wydawać, bo ostatnio, zahaczmy trochę polityki, ostatnio oczywiście jesteśmy skupieni na tym, co się dzieje po wschodniej granicy. Tak? Ale czy zdajecie sobie sprawę, że nie tak daleko jak w 2016 roku w Rosji, w Rosyjskiej Federacji, weszło takie prawo, zapomniałem jak ta pani nazwisko, prawo, która ograniczyła pełną działalność religijną i wręcz tą działalność porównała do działalności ekstremistkiej. Tak, to był rok 2016. Ile ta wolność religijna będzie trwała przynajmniej w tym państwie? A czy to nie przyjdzie gdzieś tutaj? A wiemy, że przyjdzie. W młodości myślimy o przyszłości, układamy plany, to jest normalne, ale tak naprawdę zastanawiać się zaczynasz później, gdy rozumiesz, że ten czas leci tak szybko, że chciałbyś, żeby było inaczej, ale on leci. Przychodzi ta dojrzałość i zaczynasz inaczej odbierać rzeczywistość i w inny sposób jakby podchodzić do wielu, wielu spraw. Oczywiście w każdym wypadku nie chcę nakierować nas na jakiś pesymizm, tylko to są realia naszego życia. Pamiętajmy, będąc na tej grzesznej ziemi, nie jesteś tutaj na terenie stabilnym i gwarancyjnie bezpiecznym. Bezpieczeństwo i gwarancje daje jedynie i wyłącznie Pan Bóg. Wyłącznie Pan Bóg posiada bezpieczeństwo i gwarancje dla człowieka. Apokalipsa, Armagedon. Jakby gdzieś tam media nie podawały to słowo w takich strasznych, ciemnych farbach, aczkolwiek to jest radość. Bo drugie przyjście to będzie podsumowanie tego całego zła, które się dzieje na całej ziemi, które się działo i jeszcze chwilę będzie się dziać. Pan Bóg wróci, zrobi z tym porządek i odnowi tą ziemię, gdzie można będzie zamieszkać na stałe, cieszyć się i cieszyć się w takich warunkach, które nawet sobie czasami nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Gdzieś tylko tak delikatnie dotykamy przez takie szkło złej jakości, gdzieś tylko trochę potrafimy to zobaczyć przez pryzmat Biblii. Nie jesteśmy w stanie tego sobie uświadomić, ale warto. Warto doczekać się przyjścia Jezusa Chrystusa. Biblia jest unikatową księgą. Pan przez nią do nas przemawia. Czytam list do Kolosan, 3 rozdział, 16, 17 wersety. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Niech Pan Bóg będzie obecny w życiu każdemu z nas. Każdego dnia, każdą godzinę, każdą sekundę. Bo prawdopodobnie ten sam Jezus będzie kolejny raz pukał i zwracał się do naszego serca, do mojego i Twojego. Co wtedy zrobię? Życzę nam, aby nasze plany w pełni pokrywały się z planami naszego Pana Boga. Niech Mu będzie chwała, jak i teraz, tak i na wieki wieków. Amen.